Cześć moi drodzy, w trzecim odcinku maratonu z okazji 2000 subskrypcji na moim kanale. I dzisiaj jest poradnik, jak zrobić sobie taki fajny overlay na kamerkę animowany Saber. Taki właśnie, o, no właśnie taki ładny tutaj możemy go użyć w OBS-ie albo na przykład w Premiere Pro, jeżeli chcemy zrobić na przykład odcinek z kamerką. Możemy to użyć gdzie chcemy, bez przeźroczystej, możemy to użyć jak chcemy. Bardzo fajny poradnik, pokażę wam dwie opcje, jak zrobić taki jakby gradientowy i taki po prostu zwykły, jak teraz macie. Mam nadzieję, że się wam spodoba taki odcinek, jeżeli tak, to zostawcie dużo łapek w górę, subskrypcja na kanale i pamiętajcie moi drodzy, że 22 maja odbędzie się stream 6-godzinny na zakończenie maratonu, więc mam nadzieję, że was tam zobaczę, no i zapraszam was do oglądania tego filmu. Dobra moi drodzy, jeżeli chcecie stworzyć właśnie taką fajną ramkę na kamerkę Saber, taką animowaną, fajną, kolorową, zmieniającą kolory, to wam pokażę teraz parę wersji, jak to zrobić, w sensie jak to zrobić i jak to fajnie poprzekształcać, porobić, więc wchodzimy sobie do Aftera, klikamy New Composition i robimy takie na 20 sekund, dobra. Dajemy sobie tutaj kamerka, odcinek. Klikamy OK. I co tutaj musimy zrobić? Musimy najpierw stworzyć jakby taki prostokąt, jakby taką naszą kamerkę, czyli wchodzimy sobie tutaj, klikamy New i klikamy sobie Shape Layer. Żeby, na razie mamy po prostu taki shape layer, co nam tutaj jakby nic nie ma. Więc klikamy sobie tutaj Add, klikamy sobie Rectangle. Klikamy sobie tutaj i nam się tworzy jakby taki kwadracik. Klikamy jeszcze tutaj, wchodzimy jeszcze raz i klikamy Stroke. Teraz tutaj klikamy sobie Rectangle Path. Klikamy sobie Size i ustawiamy sobie tutaj 1200x720. No i mamy taką fajną ramkę 1200x720. I co dalej z tym robimy? Mamy tutaj Shape Layer, klikamy sobie tutaj Layer, żeby nam się teraz stworzył taki obrys. Klikamy sobie tutaj Auto Trace. Klikamy sobie, tutaj nic nie zmieniamy, klikamy tak i mamy auto trace'a takiego ładnego, mam tutaj jakby ramkę, tutaj widać, jak się wyłączy przeźroczystość, jest tutaj taka fajna ramka. Dobra, mamy coś takiego. I jak na przykład zrobić sobie, moi drodzy, taki jakby kolorowy efekt? Najpierw dajemy sobie Saber. Jak pobrać Saber? Wchodzicie na stronę Saber, zjeżdżacie sobie tam na stronie, klikacie download, no i macie. Nic trudnego, łatwo to zrobić, polecam każdemu. Saber bardzo łatwo pobrać, tylko trzeba mieć Aftera. No i przyciągamy sobie to na tą czerwoną warstwę, którą mamy zrobioną. Mamy coś takiego i jak to sobie tutaj ładnie zrobić, bo na razie mam taki pasek. No pewnie każdy z was już korzystał ze Sabera, czyli zmieniam tutaj na Layer Mask, a w Custom is Render Settings zmieniamy sobie Composite Settings na Transparent i mamy coś takiego. I teraz sobie ustalamy na przykład, wezmę sobie Electric albo Energize. Weźmy sobie może na przykład elektryko. Może być bardzo fajny efekt. I to jest taki efekt, że to tak fajnie robi. Albo energiza. Dobra, moim zdaniem energiza jest ładniejsza. Energia, taka jakby energia fajna. Dobra, jak zrobić na przykład, żeby to było takie kolorowe, że tak powiem. Jakby taki gradient. Wpisujemy sobie 4 i mamy tutaj 4 color gradient. I też dajemy to sobie na tą warstwę czerwoną i mamy coś takiego. Ładnie to wygląda. Moim zdaniem ładnie, tylko na przykład sobie tutaj teraz się pobawimy ustawieniami tutaj na przykład zmniejszymy wielkość tego, jakby zmniejszymy glow intensity, jakby ten blask nie będzie taki intensywny i wygląda to tak już. Moim zdaniem fajnie, spoko i na przykład możemy się pobawić tutaj custom score, tutaj na przykład to możemy się tutaj pobawić, jakieś tutaj end size, że na przykład to się zaczyna tak, o, większe, krótsze, tutaj znika i tu się pojawia się tak nagle, o, fajne, fajne, ale to jest takie do zabawy, naprawdę, to jest do zabawy, wszystko tak. Jak zrobić na przykład trochę inny, że tak powiem, tutaj efekt, czyli na przykład, że tu się te kolory zmieniają. Możemy zrobić to tak, że te wszystkie kolory się będą zmieniały, ten gradient, ale moim zdaniem to będzie brzydko wyglądało, bo to jest po prostu za dużo kolorów i to będzie takie oczoebliwie. Więc usuwamy sobie color grading i teraz robimy taką drugą, że tak powiem, drugi fajny efekt. Zwykłe takie zmienianie kolorów, czyli wchodzimy sobie znowu w efekty, wpisujemy hue saturation, nakładamy sobie na ten auto trace, czy na czerwoną warstwę, mamy colorize, ustawiam tutaj sobie takie 80 i colorize hue z altem, klikamy prawym przyciskiem myszy, lewym przyciskiem, przepraszam, piszemy time, gwiazdka i dajemy na przykład 76. Zamykamy to i tutaj po prostu nam się to będzie zmieniało kolory. Tak fajnie. Fajnie, fajnie zmienia moim zdaniem. Jest to moim zdaniem ciekawe. Bardzo fajny taki efekt i to będzie tak zmieniało kolory. I co jeszcze tutaj możemy zrobić? Jak już tutaj wcześniej pokazywałem, na przykład możemy się tutaj pobawić tymi tutaj efektami. Na przykład dajemy start size, zaznaczamy, end size, offset i end offset. I na przykład sobie tutaj mamy tyle. Przyciągamy sobie na przykład do 3 sekund, albo nawet do 5, żeby to nie było takie, wiecie, takie jak oczek nie waliło. I dajemy sobie na przykład start
size, czyli to jest jasność tego, dajemy sobie na przykład tak na 39, end size dajemy sobie 111, albo nie, po prostu zmniejszamy jakby, zróbmy tak, że zmniejszamy end offset, czyli po prostu, że to znika, nie? Że cała ramka znika, nie? Fajnie moim zdaniem to wygląda, można się tym różnie bawić i dajemy potem znowu na 10 sekund. I jak zrobić, żeby były jakby tam te stare te opcje, że tak jakby... I teraz po prostu sobie cofamy jakby te wartości, czyli tutaj dajemy star size znowu 100, end size dajemy 100, end offset coś takiego i to wygląda jakoś tak. Tylko nam się tutaj to renderuje, więc na razie to jest tak jak sobie. Dajemy sobie 10, zmniejszamy sobie tutaj jakby, że nie musi nam się 20 sekund wyrenderować. No i renderujemy sobie po prostu tą ramkę. Ja wam już pokażę, jak to wygląda w OBS-ie i jak to dać do OBS-a. Czyli najpierw sobie jeszcze musimy kliknąć file. I teraz ważna rzecz przy renderowaniu. Klikamy export, add to render quay. Tylko loses. Loses zmieniamy sobie AVI na przykład na QuickTime, żeby mniej to po prostu ważyło. I RGB plus alfa, bo jeżeli damy samą RGB, to będziemy mieli czarne tło. Jak damy RGB plus alfa, to będziemy mieli ramkę bez tła, z przeźroczystym. Dajemy kamerę odcinek, no i renderujemy. A, i zapomniałem jedną rzecz. Jeżeli chcecie na przykład, żeby to było takie ładne, zapomniałem sobie jedną rzecz robić, stop. Włączamy shape layer, że nie będzie tego tła, jakby patrzcie, że jak to nam całe zniknie, nie będzie tej jakby białej kamerki, nie? Że jak to włączę, to po prostu będzie bez tego, będzie samo to. No ale to może tak naprawdę moim zdaniem zostawić i nie wiem, to zależy po prostu od was, jak chcecie, żeby kamerka była. Ja na przykład to w tym przypadku zostawię, ale wy możecie też bez. A ja zostawię, bo to jest... może też być. Zwykła biała kamerka też fajnie wygląda. No i dobra, wrenderowało nam się, czyli aftera możemy zamknąć. I teraz, moi drodzy, wchodzimy sobie na nasz projekt, tam gdzie mam wszystkie te takie rzeczy wyrenderowane. I ja to mam w animacjach wyrenderowanych tutaj. I mamy sobie kamerka odcinek. Mamy takie coś, tylko tutaj nam jakby się nie będzie pokazywało to tło. Mogliśmy to tak naprawdę zrobić wszystko wolnie, ale tak jak szybko też jest, to nie jest jakoś tragicznie. Dobra, jak to przechwycić do OBS-a, moi drodzy? Wchodzimy sobie tutaj do OBS-a. Siema, to ja. Macie teraz taki fajny efekt, nie? Normalnie. Wow. Jak to zrobić teraz? Wchodzimy sobie tutaj, klikamy sobie add, albo po prostu ten plusik. I wchodzimy sobie w źródło danych. Źródło danych dajemy kamerka animowana. Klikamy OK. I teraz musimy to po prostu znaleźć. Oczywiście jeszcze wcześniej kliknijmy sobie pęta, czyli że to się będzie odtwarzało w kółko i w kółko i w kółko. I wchodzimy sobie do tego folderu i mamy tutaj, gdzie to jest kamerka odcinek. Bierzemy to. Tyk. OK. No i mamy tą kamerkę, tak. No i kamerkę możemy sobie po prostu, możemy sobie dostosować jak tylko chcemy, moi drodzy. Ona jest tutaj. Tyk. Czekajcie, ja wam to tak fajnie pokażę. O, teraz lepiej to w miarę wygląda. Dobra. Mamy tutaj tą kamerkę i możemy ją sobie po prostu dostosować. Czyli możemy sobie ją pomniejszyć i możemy sobie ją po prostu jak chcemy. Najlepiej wiecie, jak zrobić. Kamerkę po prostu wykrywamy tutaj za róg, zmniejszamy sobie tak o i dostosowujemy po prostu kamerkę. Mogliśmy to zrobić na przykład ciut grubsze, ciut to, ale dobra, już o to nie trzeba się czepiać. Jak ustawić, ja na przykład mam tutaj taką kamerkę, nie? Że tak coś mam, nie? To ją sobie po prostu ustawiamy już wedle mojego tego sposobu, czyli tak, tak, bo w OBS jest tyle fajne, że możemy sobie wszystko tak jakby pozginać jakby sami, nie? Że sami to tak fajnie zginamy, tak? Taką ramkę, nie? Fajnie to wygląda, moim zdaniem fajnie. Ja wam to teraz dam jakiś na przykład tutaj, tylko jeszcze to jest troszkę nierówno, no. O, coś takiego, git. I mamy coś takiego i widzicie tą kamerkę, jest, działa. Tylko możecie sobie ją potem ustawić tak bardziej pod siebie. I to tyle chyba, no. Fajnie wygląda, no, dokładnie, fajnie wygląda.